Witam, moi drodzy. Właśnie z Matiem zmierzamy do pewnego miejsca, ponieważ nagrywam ostatni już odcinek na Dominikanie. Jeden z tych typowych filmów, który zdarzyło nam się robić podczas jakichś wyjazdów. Czyli idziemy kupić zdrabki i zdrapiemy, może coś wygramy, jak nie, to nie. Idziemy zrobić tatuaż. A to jest salon tatuażu, do którego zmierzamy. I dokładnie tam idziemy. Na ścianie, nie salon, tylko studio. Na ścianie jest napisane tatuaż przez dwa o, a tutaj już przez jedno. Dzień dobry, Sarenko. To jest gość, którego my spotykamy tutaj często, jak wychodzimy na jakieś jedzonko. Codziennie, jak wtedy przejdziemy, spotykamy Sarnę, uszatą, która zawsze z nami się wita, a później sobie idzie. No już się widzieliśmy, więc już się z nami nie wita. Byliśmy wczoraj się umówić na tą wizytę. Pan zdawał się być trochę taki... Nie no, był zjarany w chuj. No tak czy siak, wybraliśmy już wzór. O nim wam za chwilę trochę więcej opowiemy, ale już może chodźmy do środka, bo już jesteśmy spóźnieni. Tak wygląda studio, wszystko elegancko. Wczoraj już tutaj właśnie byliśmy, żeby dogadać też wzór i szczegóły. I zaraz wam go pokażę. Albo inaczej, wzór mogę wam już pokazać. Wzór możemy już pokazać, ale zaraz opowiemy jego historię. Nie może być za duży, ani za mały, bo jak będzie za mały, to on się zleje, jak będzie za duży, no nie chcemy dużego. Mi się wydaje, że taka albo taka. Taka. Ta mniejsza. We think this one. Yeah, this one is the best. Proszę Państwa, ostatnie tak naprawdę... Godziny, ostatnie prawdziwe mojito concinola, nie jakieś podrabiane. Bo te wysorcie, to już nie jest to samo. Jak widzieliście, tatujemy sobie krewetki. Jest to taka rysunkowa krewetka, żeby była ona przyjemna dla oka. Ale musimy wam powiedzieć, skąd nam się wziął ten pomysł. Pomysłów było kilka. Bo myśleliśmy przez chwilę o napisie Mama Juana na przykład. No bo... To jest ich alkohol. Kojarzy nam się, tutejszy, prawda? Ale uznaliśmy, po co nam druga nazwa alkoholu wytatuowana. Byliśmy na wycieczce, było jedzonko po prostu, był zaplanowany poczęstunek, obiadek i tak dalej. Pan, który tam załatwiał to jedzonko i tak dalej, powiedział nam, że jest też możliwość zjedzenia sobie krewetek. No tak, że są krewetki, że słuchajcie, są super. Mieliśmy jakiś tam poczęstunek, słuchajcie, są zajebiste krewetki. Tak. Gorąco polecam. Oczywiście normalny ten poczęstunek nie to obiad. Nie powiedział ceny. Nie powiedział ceny. Ja w ogóle nie wiem, jakoś zakodowałam, że są za darmo. No i pan się spytał, czy są tutaj ludzie, którzy są chętni na krewetki. Zaznaczę, że grupa miała no parę dziesiąt osób, w sensie, no nie wiem, z 40 osób, no parę dziesiąt przesadziłam. Miałem przecież 70 mogę być osób. Tak, i no to z całej grupy podniosła jedna osoba rękę, no i wszyscy my. Patec, Marta, my i Nowciu chyba. Tak mi się wydaje. Nagle pan do nas podszedł, ten od co załatwił jedzenie i powiedział, że niestety nie ma tak dużo porcji, więc czy może nam dać chyba trzy porcje wtedy. Koniec końców dostaliśmy dwie porcje krewetek na nas wszystkich. To były chyba te królewskie, takie duże. Ich było dość dużo, dokładnie. Były totalnie niedoprawione. Zero, po prostu nie miały nawet soli, nie miały nic. Po prostu jakby ktoś wrzucił na grilla zwykłą krewetkę, wyłowioną z morza 3 minuty temu. No, były totalnie średnie, albo więc nie wiadomo co. Niektórzy byli zniechęceni już totalnie do jedzenia. No, Marta nie zjadła chyba w sensie ani jednej. I wtedy dowiedzieliśmy się, ile one kosztują. Pan podszedł i powiedział, że cena się jeszcze podwyższyła. Że i będą $30 za talerz. Za porcję. Na czyli... porcji było 8-9 krewetek. Po chwili pan podszedł i powiedział, że jednak wynegocjował dla nas mniejszą cenę i że będą kosztowały po 25 za porcję, więc ostatecznie trzeba było zapłacić $50 za te niedobre krewetki. No i ogólnie właśnie fakt jest taki, że ja bym mógł tyle wydać na zajebiste krewetki, bo po prostu no wiem, że jedzenie może być zrobione naprawdę dobrze. Ale były naprawdę fatalne. Kto pierwszy robi? Ty. Dobra. And I want to do it here. Okay. Że krewetka... Oh, like this. Yeah. Yes. It's nice, it's okay. Mm-hmm. Krewetka jest taka, że ona jest okrągła, więc ona będzie wyglądała, wiesz... No, czy będzie wyglądała? Pod prawie każdym kątem będzie wyglądała dobrze. No, chyba kit, nie? No, to jest tatuaż z wyjazdu. Mogę tutaj też coś dużego dorobić wtedy. To jest tatuaż z wyjazdu, więc dla mnie totalnie nie ma to znaczenia. Czy no właśnie wiesz, centymetr wyżej, czy ja ostatnio tutaj budowałam piramidę, ja dlatego dałam to tutaj i tak dalej, ale wydaje mi się, że to będzie noga właśnie youtubera, gdzie wiesz, to po prostu... No ja też mam tutaj. Będą puzzle na całej nodze. No i co, widzisz? Wszystkie akcje zaczynamy. O! Gracias! Mojito concinola! Boję się. Czemu? Zawsze jest stres przed tatuażem. Ile zapłacimy? 3000. Tak, właśnie tatuaż kosztuje... Dominikańskich peso. Nie, dwa tatuaże kosztują 3000. Dwa tatuaże kosztują 3000. Peso. Tak. Czyli to jest... No coś tak patrzysz. Licz. A ze $70? Niektórzy trochę w górę liczą, niektórzy w dół, ale powiedzmy 500. 500 to jest $10, tak? To mamy $60 za dwa tatuaże. Powiedzmy, jakbyśmy nawet liczyli w górę, to mamy $70 za dwa tatuaże. Czyli to jest 300 niecałe złotych za dwa tatuaże.
Chciałem tylko powiedzieć, że poziom zjarania naszego tutaj tatuatora jest dzisiaj na odpowiednim poziomie. Wczoraj było gorzej. Chcę zostać bez słowa, bo nie chce się panu ruszać. Tak? A nie boli? Ale jest w porządku, no. Ja ogólnie planuję, żeby ta moja noga, ta tutaj, tu dookoła miała wszystkie tatuaże. Wszędzie. Każdy tatuaż bym robił tu. W sensie taki youtuberski jakby, nie? Zioma mi pokazał właśnie, że powiedział, napisał mi, że też pracuje z jakimiś tam youtuberami i że i pokazał mi kanał jakiegoś gościa z Dominikany, który ma 2-4 miliony. Tutaj ma 4 miliony. Nice. No. Muszę powiedzieć, że pan robi bardzo szybko tą dziarę. Bardzo szybko? Ale perfekcyjnie po liniach, tak jak je odbił. No to bardzo dobrze. Nie no, jak widzimy tutaj na tatuaże, wiecie, to wiadomo, że to nie jest Wiktor Portugal, ale nie jest to też Mark Wozgerau, ale jest to po prostu ziomal, który sobie tak zarabia na życie, robi sobie tatuaże, więc jak najbardziej, w sensie mega spoko. Myślę, że jakbyś tak rozpisał sobie za i przejść na wszystko co, nie wiem, w życiu można robić, to robienie na słynnej Dominikanie tatuaży sobie jako, wiecie, jako po prostu praca, to jest coś fajnego. Przejechał cały wzór, ale no. Na razie przemywał, bo ani raz go w ogóle nie przetarł, więc jestem ciekawa, co, jak to w ogóle tam wygląda. To się biło, to nie. Dokładnie. Biło się, ale fajnie wygląda kreweta. No zajebista. Widzę lekkie niedociągnięcia, ale zobaczymy, pewnie pan się poprawią. Jeszcze poprawimy, spokojnie. Ale na sangrii, też tam jakieś niedociągnięcia. Ale to wygląda fajnie. Ale cieszę się, że robimy teraz tatuaż stąd, bo jakby się nie udało teraz tego zrobić, to myślę, że ten challenge robienia tatuaż na wyjazd jakby już padł. Mieliśmy zrobić tatuaż na Słowacji, jednakże na Słowacji było mega ciężko z znalezieniem tatuaży w ogóle. Nie, to studio. Ja sobie znalazłam to studio, które było czynne, ale oni mieli jakieś posprawne terminy. Mieli naprawdę bardzo dużo w przód zabukowane terminy dla ludzi i pani powiedziała, że nas nie przyjmą. Ale z drugiej strony... A nie było ich tam dużo. Ale z drugiej strony masz coś takiego, że fajnie zrobić takich wyjazdów jak taki wyjazd jak ten. Bo wyjazd na Słowację to pojechaliśmy na 3 dni jeździć na nartach i w sensie... Ale słuchaj, ale... No dobra, ale imprezowaliśmy i w ogóle ja bym właśnie ten challenge robienia tatuaży na wyjazdach robił z takich wyjazdów, które są faktycznie wyjazdami dłuższymi. Jak ja pojadę na 2 dni w Alpy, to mam robić dziarę od razu przez to, że jadę? Nie, ale chodzi o to, że jak ten wyjazd, wiesz, ma jakąś historię, na którym coś się fajnego wydarzyło, no to już wtedy można. Na pewno mamy tatuaż jeden do zrobienia z LA, bo byliśmy tam 2,5 miesiąca, akurat był kliwo, wszystko było zamknięte, ale to na pewno się jeszcze pojawi. No, proszę... Crazy Shrimp. Właśnie, to jeszcze jest moja ksywka z wyjazdu. To z Zanzibaru. Z Zanzibaru, no. No. Co myślisz? Crazy Shrimp. Co myślę? Zajebista. Myślę, że to niezłe krewety. Akurat krewetki lubimy. Tak. To bardzo. Krewetki bardzo dobre są do jedzonka. I w ogóle są spoko. Okej. Okay. Thank you very much. Mega fajna kreweta. Kozak, to teraz ty siadasz. Teraz ja siadam. Ale szybciutko poszło. Super. No i bardzo dobrze, bardzo dobrze. Teraz ja siadam i teraz ja. Ok, next is me. The same size and almost the same place. I'm done. You're done. And now your turn. And I am next. Yes, you are. I did this. She did this. She did this, really. Two tattoo? Tattoo? No. Just for fun. It was just for YouTube. Yeah, YouTube. Ale zobaczcie. No Munna może nie jest taka ładna za to śnieżynka. No ładna jest, co ty gadasz? Ale jeżeli chodzi, ale masz trochę taką, chyba tam jest blizna, wiesz? Nie, jest trochę takie, mi się podoba. Nie chcę obiecywać, bo później mnie będą ludzie weryfikować, ale chcę nauczyć się hiszpańskiego. Do następnego przyjazdu na Dominikanę chcę tutaj przyjść, jechać i gadać do nich, bo mnie denerwują, bo biorą cię za turystę i dobra, jesteś turystą, ale gadają do ciebie, ciskają ci wszystko drożej i w ogóle. I na ulicy ci ktoś coś zacznie robić, myć szybę, będziesz chciał pieniądze i nie możesz mu nic powiedzieć, bo on cię nie zrozumie, więc trzeba się z nimi kłócić. Mówiłam to już na jakimś filmie, czy nie? No o tym artykule, że pisała tam kobieta, która właśnie się przeprowadziła na Dominikanę, że dopóki mówiła po angielsku, to wszędzie była traktowana jako turystka. I jak tylko szła gdzieś na zakupy i tak dalej, a już tutaj mieszkała, więc nachodziła na zakupy jedzeniowe, w sensie no spożywcze i tak dalej. I po prostu wszyscy ją traktowali jako turystkę, mimo że ona już tutaj była mieszkanką, ale mówiła po angielsku, więc po prostu zawyżali jej ceny i tak dalej. Mówiła, że po prostu to był koszmar. Każdy zakup, każde wyjście na zakupy było po prostu no, jak takie przejście przez, no nie wiem co, no, ale wiecie o co chodzi. I powiedziała, że musiała się po prostu nauczyć hiszpańskiego i musiała też zaznaczać tutaj ludziom, że jest mieszkanką, że nie jest
turystką, która mówi po hiszpańsku, tylko że jest mieszkanką i dopiero wtedy ludzie jej wierzyli i faktycznie ją traktowali jak tutejszą. Stresujesz się? Nie, no czemu się stresuję? Ale zawsze jest takie napięcie przedtatuażowe, no mówiłam przecież. A nie, no jakieś tam jest, ale to bardzo zależy jaki robisz tatuaż, taki mi się wydaje. Ale pan, jest tak, to pan to robi tak cieniutką igłą, że naprawdę jest spoko. I think this is okay, this place is okay, but yeah. Yeah. Okay, can we do it here? No. Yes. It's okay. No i wydaje mi się, że to może być fajne miejsce. No. Co? Później tak zrobię coś tutaj, wiesz co chodzi? Tak, ale chodzi po prostu o to, żeby to się tak uzupełniało, nie? Dobra, przygotuj się. Nie. Kiedyś nam wywalało filmy za... Znaczy wywalało. Zarabianie nam wywalało za robienie filmów z tatuażami. Dobra, no to nic, to... Co to za minę? Zakuło trochę. No, jeszcze czekają się popraweczki, ale... Sam wzór już jest, skończony. Ja, troszkę zakuło. Muszę znaleźć jakiś sposób na to, żeby mi nie bolały tatuaże. Zastanawiam się, czy jak zjem 5 ketonali, to czy to będzie odpowiednie? Może lepiej nie. Ej, a czujesz jakiś nerw na przykład, jak pan ci teraz tak robi? A w jednym momencie miałem coś takiego. Bo ja miałam to uczucie, że po prostu zaraz wyprostuje mi się noga i kopnę pana przez przypadek. A to studio, w którym właśnie siedzimy, jest na drodze do naszej restauracji, do restauracji, do której chodziliśmy na naszą ulubioną carbonarę i po prostu codziennie to studio mijaliśmy, dlatego też wpadliśmy na to... Może nie, pójdziemy do Santo Domingo, tam na pewno coś będzie fajnego, bo tam będzie dużo ich, nie? Ale w sumie... Camarón, complete. Piękna kreweta. Tak. Co sądzisz? Dokładnie. Zadowolony? Fajna, panu trochę to zajęło, ale widać było, że się stara, że tak powiem. Więc to tego mu nie można odebrać. Widać było, że się stara. No i co? No i tyle. Bardzo fajna krewetunia. Taka o. Shrimp team. Of course. Ja w tym momencie, czyli teraz, jak skończyliśmy te tatuaże, ja wcale nie będę kończyła filmu, bo możemy sobie zrobić reakcję jakiegoś ekipowicza. Mogę, tutaj. Proszę zobaczyć, jaki patent. Właśnie zrobiłam zdjęcie polaroidem, ale się troszeczkę rozmazało. Ale właśnie ma fajny klimacik. Ja w ogóle chciałabym podpisywać te zdjęcia, żeby wiedzieć, wiesz, kiedy one są, skąd one są i tak dalej. Foto? Selfie? We can, yeah, okay, of course. Thank you very much. Okay. Thank you. Bye. Gracias, my friend, gracias. Gracias! Moi drodzy i mój drogi Mateuszu. Hola. Chyba idziemy się spsikać, no i sarna znowu tu leży, no nie mogę. Idziemy się spsikać psikaczem na komary. I zostawić kamerę. Zostawić kamerę i idziemy jeść jedzenie. Tak, dokładnie. To, co się robi z jedzeniem najlepiej, to jedzenie go. Tak, no i tyle. I widzimy się... W pyły! W Polsce, no. Tak. To ty tak merdasz tym ogonem. No tak. No dobra. Szczęśliwy to być. Happy Dogo! Tysza! Idę! Muszę zrobić reakcję. I schodzę w krótkich portkach. Witam Patrycja. Marta, ciebie też zapraszam. My już wróciliśmy do Polski, ale jeszcze sobie trochę leniuchujemy. Jest drugi dzień po powrocie i dopiero teraz nagrywamy tą reakcję. Bo ale dobra. Oni nie mają co chwilę czasu, jak tego nie ma, właśnie, to nie ma. Właśnie, a teraz jeszcze Nowcia nie ma, więc no. Ale chociaż wy jesteście. Nie. Dużo nie jajami, trójkątne. Trzy. Na tej nodze. Trzy. Cztery. No nie. Krewetka? Tak. Crazy Shrimp. Ale właśnie sens w tym, że z Crazy Shrimp to chyba się skojarzyło. No. To była ksywa z Zanzibaru moja. Okay. Wy znacie historię z krewetkami z tego wyjazdu. A kurwa! Krewetki! A, te najgorsze krewetki! Wtedy jak byliśmy zdenerwowani, że nie dadzą nam tylu porcji krewetek, ile chcieliśmy. Byliśmy zdenerwowani, że nie dostaniemy tylu porcji, no. Bo... Kurde, no dobra, damy radę! Nie, jest ale na zasadzie damy radę, ale taki kurwa miał być 4. Później, dzięki Bogu, kurde. Że tylko dwie. Ej, ale tak to by było $100, czyli jaka to jest kwota? Za niedobre 4 talerze
Krewetek. Po prostu. Fajne. Tak. Fajne, podoba mi się. Widzę, no, tu jest noga youtubera, tutaj nie youtubera, ale takie są też małe dziarki. To już a gdzie, a dobry, byliście w dobrym studiu tatuażu? Chciałbyś widzieć ten studio. Pierwszy dzień jak do niego przyszliśmy, żeby do niego pójść i spytać o termin, to był taki zjarany, że to tak się... No. Yes. I chłopie, witam się z nim. Przybija żółwia z Marcysią, przybija żółwia ze mną i zaraz tak. I zaraz zostawiam żółwia znowu ze mną, żeby się tak było. Właśnie ja, to wiesz, tak, dobra, Marcysia, to zrobi cicho. Dobra, Marcysia, to te tatuaże, to będzie, nie wiem, mapa Dominikany z palmami, coś tam i tutaj smog wychodzi. Później widzisz tego gościa, dobra, to jednak krewetka, kurwa. Ale uwaga, my mieliśmy robić tatuaż w innym studiu, który na Instagramie ma prawie 200 tysięcy. I tam żyją zajebiste stolicy, dziary. Tylko to było wtedy, co ja się tak źle czułam i odwołaliśmy to i nie poszliśmy. Dlatego koniec końców robiliśmy tego, gdzie mala koło naszego hotelu po prostu. Tak czy siak, to już by było na tyle. Dajcie znać, czy wam się podobało i pamiętajcie, proszę dać łapkę i zasubskrybować kanał i w sumie tyle, pa!